Siemanderko kochani, kolejny filmik, słuchajcie. Dzisiaj lecimy ogólnie w jednym miejscu, chcę się skupić tylko na jednym miejscu. I co? Pogoda fajna, dopisała. Rzucamy, jak coś będzie, pokazuję. Pierwsza znajdka, taka blacha. I co, skupiam się na razie w jednym miejscu. Chcę porzucać w miejscach, gdzie wychodziły militarki. Zobaczymy, co będzie dalej. Albo złom, albo militarki. Liczy się wypad. Lecimy. Kochani, następny granat. Proszę bardzo. No i co? Czekamy dalej. Wzywamy. Niech zabierają. No i co, mordy? Delikwent leży tutaj. No ja czekam, aż przyjadą, zabezpieczą i rzucam dalej. Wydaje mi się, że jest wybity, bo nie ma. Dobra. Rzucamy dalej. Dobra, przyjaciele, granat już został zabezpieczony. Teraz wychodzą na małe rzeczy. A ja rzucam w tym miejscu, gdzie wyskoczył ten właśnie granacik. Jestem ogólnie oddalony od tego miejsca, gdzie wyskoczyły. Wtedy ten wyskoczył granat i te elementy broni. No ale co, rzucamy dalej. Jak jest granat, to może będą również inne militaria. Kolejna znajdka. Taka rura. Jak widać. No i co, lecę dalej. Następna znajda. Taka solidna rura, zobaczcie. A ja miejsca nie zmieniam, rzucam w tym samym. No i co, lecimy dalej, jak coś będzie, to pokażę. Pogoda fajna, miejscówka też fajna, cicha. Dobra, lecimy dalej. Kolejne znajdki, taka rura pusta, rurka. Tutaj jeszcze coś jest. Cały czas coś wychodzi. Może rurka, to co się wydaje puste, może jest od jakiejś broni kawałka. Jak tyle militarek tu wychodzi, no to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, rzucam dalej. Kolejna znajdka. Zobaczcie. I co, rzucam cały czas, tu też widzę coś się zaczepiło. No i cały czas z tego jednego miejsca, gdzie jestem, coś wylatuje. No i co, lecimy dalej. Pogoda, jak widać, jest w porządku, to można porzucać. Elo. Teraz, przyjaciele, wyskoczyła nam taka blacha, dość solidna. Zobaczcie. Z czegoś to jest. Nie mam pojęcia z czego, ale jest. Tak to wygląda. No i co, lecę dalej. Znajdka to znajdka. Rzucamy dalej. Kolejna znajdka. Takie coś. Jak widzicie. Nie wiem, co to jest. No ale jest. Dobra, rzucam dalej. Jak coś będzie, to pokażę. Słuchajcie, teraz takie fanty powpadały. Co, rzucam dalej. Jeszcze kilka rzutów. Pomału trzeba będzie się zbierać. Mordy. Takie blachy. Cały czas coś wylatuje. Jeszcze kilka rzutów robię i pomału trzeba się zawijać. Dobra, to do zara. Kolejny jakiś zawias. I co? Pomału trzeba będzie się zwijać. Jak powiedziałem, zimno się zrobiło. Ale jeszcze kilka rzutów, jak coś wyjdzie, to wam pokażę. Następne znajdki, słuchajcie. Jakaś śruba, jakiś pręt. Słuchajcie, tutaj w wodzie widać, coś leży fez w mule. Nie umiem tego ogólnie wyciągnąć. Będę musiał ręcznie spróbować to wyciągnąć. Jakiś chyba stary wózek z czegoś, nie wiem z czego. A na razie powchodziły nam takie rzeczy. Co, rzucamy jeszcze chwilę dalej.
No i słuchajcie, wpadło nam teraz takie makarony, takie rurki. No i co? Jeszcze z kilka rzutów, zobaczymy. Jak coś będzie, pokażę, jak nie będzie, nagram końcówkę i wszystko. I widzimy się przy kolejnym odcinku, ale jeszcze porzucam. Jak coś wpadnie, na 100% pokażę. A teraz takie makaronki. Dobra, mordy. Pierwsze dwa rzuty. Dobra, przyjaciele, słuchajcie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Wyszło trochę złomu, jak zawsze. Jedna fajna znajda, granat, drugi, praktycznie w tygodniu już drugi, no bo ostatnio też wyciągnąłem granata i te dwa elementy z broni, więc fajne militarki zaczynają wychodzić. A co, rzeka się ciągnie, jak widać. Przy kolejnym dzisiaj mamy czwartek, na pewno film zmontuję, wrzucę, bo zawsze jak nagrywam, to montuję i wrzucam. Nigdy nie daję filmów z opóźnieniem, żeby każdy był na bieżąco. I tyle. Skupię się znowu na tym miejscu, ze względu na to, że wyszedł granat. Jak wychodzi granat, to pewnie znajdzie się też inne elementy z militarki. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się przy kolejnych odcinkach. Piona. And then you'll die.